When it's just you, well, times can be tough. Wybraliśmy się do Baranowa Sandomierskiego. Jest tu piękny pałac. W nim znajduje się hotel, piękny park. Zapraszam Was na taki odcinek dzisiaj. Słuchajcie, przyjechaliśmy samochodem. Za parking zapłaciliśmy 7 zł za 24 godziny, także nieźle. Kupiliśmy sobie już bilety, potem Wam pokażę, po ile są bilety. Pokażę Wam, o ile się da, o ile nas wpuszczą do środka. Pokażę Wam piękny park, także zapraszam. Znajduje się zamek, a tutaj znajduje się hotel. To cały kompleks właśnie jest parkowy. Słuchajcie, przepiękne miejsce. Tutaj jest nawet restauracja, słuchajcie, zamek. Cudownie, polecam Wam, naprawdę, nawet na spacery. Jest no przepięknie. I moje chłopaki. No i proszę, restauracja magnacka. Super. W ogóle fasada zamku cudnie wygląda. Cudnie się prezentuje ten zamek. O, proszę. Na wstępie możemy zobaczyć armatę. Jest też fontanna. Stoliczki, można sobie zamówić coś w restauracji i zjeść coś. Tutaj nawet fajny chłód jest. Bardzo fajne miejsce, nawet na upalne dni, słuchajcie. Zobaczcie, jak pięknie wystrzyżone iglaki. No przepięknie tu jest, ławeczki, można sobie pochodzić, odpocząć na ławeczce, no pięknie, żywopłot cudnie zrobiony, zobaczcie zamek z tej strony, pięknie, przepięknie wygląda. O, chyba zaczęło grzmieć, ale damy radę. No powiem Wam, cudownie, tam jest coś dla dzieci. Chyba trampolinę widzę, jakieś takie atrakcje dla dzieci. Ale idziemy tą alejką. Słuchajcie, jest dużo cienia, dużo fajnych takich, wszędzie kosze, wszędzie takich fajnych, dużo fajnych miejsc, nie? Przepięknie. Słuchajcie, ja wiem, że dawno mnie nie było. Chciałam Wam podziękować za wszystkie piękne komentarze, za to, że mnie mobilizujecie. Chcecie, żebym wróciła żebym nagrywała dalej filmiki. Więc ja Wam strasznie serdecznie za wszystkie piękne słowa, wszystkie piękne komentarze dziękuję. I pozdrawiam Was serdecznie. I zaczynam właśnie z takiego pięknego miejsca. Uwielbiam zwiedzać, uwielbiam takie właśnie wycieczki takie ze zwiedzaniem, z poznawaniem, z historią różnych nowych miejsc. Także zapraszam Was jeszcze raz na serię takich filmików właściwie, ale jak będę miała oczywiście przepisy jakieś, to będę Wam wrzucać. Będę się z Wami dzielić. A tu jest druga fontanna z drugiej strony zamku. Ona już jest taka większa troszkę. Przepięknie wygląda.
I teraz słuchajcie, idziemy zwiedzać zamek. Tutaj się wchodzi do tak zwanych sal biesiadnych. Wieszaczki, toalety. I tutaj się robi, słuchajcie, różne imprezy. Wesela, jakieś tam przyjęcia. Zobaczcie, co jest na stole. Wychodzimy. Idziemy do zamku. Przed wejściem z drugiej strony druga armata i dzwon. A my czekamy na przewodnika, bo przewodnik wchodzi o równych godzinach, czyli co godzinę my będziemy wchodzić o 12. Tu jest dziedziniec. Sala pod wesele nawet jest przygotowana. I takie krużganki. No zamek, powiem wam, prześlicznie się prezentuje. Tak wyglądają bilety. W kasie jest sklep z pamiątkami. Tam ja bym od kogo innego się. Tu od państwa. W zamku jest kaplica, gdzie odbywają się śluby. Kaplica jest czynna. I zobaczcie, już jest kaplica przygotowana dla pary młodej. Słuchajcie, przepięknie. Przepięknie to wygląda. I najfajniejsze jest to, że tu można robić zdjęcia. Można robić film, można robić zdjęcia. To jest, no, super.
Dzięki temu możecie ze mną zwiedzać zamek. To jest nasza grupa, z przewodnikiem sobie chodzimy. Słuchajcie, ściany wyłożone są takim atłasem. To nie są malowane ściany, tylko to jest po prostu materiał. Także no przepięknie, przepięknie jest to zrobione. Jest czerwona sala, jest żółta i zielona. Coś pięknego, naprawdę. Akurat ta żółta sala ma ściany pomalowane, ale już zielona też ma atłas zielony. I widok na ogrody przepiękny. Przepiękny, nie? Dopiero z okna widać, jakie te ogrody są piękne. Taką łyżką to by sobie prawie chochla, nie? Widelczyk elegancko. A to takie teraz badziewie. Robią? Za małe, tak? Wystawa porcelany w podziemiach. Słuchajcie, najbardziej mi się podoba to, że można w zamku robić zdjęcia, można kręcić filmy.
Także po prostu to jest super. Zobaczcie, jaki sufit. Tak wyglądają podziemia. I to, słuchajcie, co najbardziej lubię, czyli wystawa zbroi, różnej broni. Zobaczcie. Super. No piękne. Arrasy. Słuchajcie, naprawdę jest co oglądać. Słuchajcie, pięknie, uwielbiam, uwielbiam po prostu. Jeszcze wam coś pokażę. Świetne jest to, że tu można wszędzie wejść i wszystko wam pokazać. Rewelacja, uwielbiam. I szklana trumna ze szczątkami. Nie wiedziałem, po co ta dziura, a to jest ta. A to jest tu na mąkę, tu się trzyma. To jest na mąkę, a to jest... To jest po takim dorobku. Jak to się nazywa? Żarno. Żarno. Mamy coś takiego. Tylko niekompletne, prawda? Żarna. No. To jest rekonstrukcja, ja mam oryginał. Tak? To jest rekonstrukcja? Mm. Tak to wygląda. Wsypywało się tutaj, tutaj się ziarno wsypywało. I tym się kręciło. Tam się wysypywało z przodu. I wysypywała się mąka. Nawet wystawa takich ginących już zawodów. Tu akurat jest kowalstwo pokazane. Garncarstwo. Słuchajcie, no strasznie mi się to podoba. Strasznie. Mam nadzieję, że wam też. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze na mapie, gdzie jesteśmy. Tutaj jest Baranów Sandomierski. Tak. I tu jest Dębica, Tarnów. Także w tych rejonach jesteśmy. Tu jest Kraków, Wawel. Więc to jest niedaleko od Małopolski, bardzo blisko. Jesteśmy w restauracji zamkowej. Wzięliśmy sobie kartę, coś wybierzemy. Sok i woda. Bardzo ładna. Za pani sok i woda. Słuchajcie, zawsze chciałam spróbować właściwie rosołu zamkowego z kurmem.
To będzie trzy razy ten roz... Byłam bardzo ciekawa, jak to wygląda. A kołdony myślałam, że będą większe, ale są takie malutkie. Smacznego. Słuchajcie, było bardzo dobre. I co, w restauracji można płacić kartą. Także duży plus. Bardzo dobre. Kołdony z rosą. Super. I tak, kochani, wyglądała nasza dzisiejsza niedziela. No ja polecam taką wycieczkę tutaj, zwiedzić zamek, zjeść obiad. Ceny są przystępne. I co? Toaleta parkingowa jest za darmo, można korzystać. Żegnam się z Wami, kochani. My już kończymy naszą podróż. Wracamy samochodem do domu. Zapraszam Was na następne filmiki. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa! When it's just you, well, times can be tough. When there's no